Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym czacie inwestorskim z firmą Asseco Poland. A przedstawicielami firmy w czasie naszego dzisiejszego spotkania jest pani Karolina Żońca-Bajorek, wiceprezes zarządu Asseco Poland i pan Artur Wiza, wiceprezes zarządu Asseco Poland. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście przypomnę wszystkim naszym widzom, że jest to czat inwestorski, także gorąco zachęcam do zadawania pytań na bieżąco odnośnie spółki i planów, jak również wszelkich tutaj tematów związanych z działalnością Asseco Poland. I może tutaj przejdziemy do pierwszego pytania. Jakie są przewagi konkurencyjne Asseco versus inne firmy IT? W Polsce czy za granicą? Bo wydaje mi się, że pytanie jest dosyć ogólne, także możemy na przykład też rozdzielić na dwa tutaj działy, Polska oraz zagranica. Tak, bardzo ogólne to może powiem to, że na pewno jeżeli mówimy o firmach informatycznych, to trzeba sprecyzować, że Asseco jest firmą software'ową. My produkujemy software i dostarczamy usługi związane z tym software'em. Czyli jeżeli patrzymy się na szeroki rynek, to jeżeli ktoś obserwuje rynek, to powinien wiedzieć, rozróżniać firmy, które się zajmują, nie wiem, handlem, sprzętem czy usługami. Natomiast my zajmujemy się głównie oprogramowaniem i to jest oprogramowanie, które jest bardzo również ważne, bo to jest oprogramowanie, które jest wertykalne, skierowane dla sektorów. My dostarczamy rozwiązania, które są sercem działania wielu firm i instytucji i to na tym się koncentrujemy, czyli jeżeli ktoś się patrzy na też rynek oprogramowania, to my nie zajmujemy się bazami danych, my nie zajmujemy się narzędziami takimi biurowymi jak Office, tylko my się zajmujemy oprogramowaniem, który pomaga dostarczać rozwiązania dla firm. Dlatego naszym hasłem takim przewodnim jest Technology for Business, Solution for People, czyli my dostarczamy rozwiązania, za pomocą których nasi klienci, czyli firmy, mogą tworzyć i robić usługi dla swoich klientów. A jeżeli chodzi tak właśnie globalnie? A globalnie to też kwestia jest taka, że jeżeli się porównujemy, są firmy polskie, które działają tylko na rynku polskim. My działamy w wielu krajach, w związku z tym na nas trzeba się patrzeć nie jak na tylko firmę, która osiąga przychody na rynku polskim, ale również działamy na rynku międzynarodowym i to jest związane wtedy z wymianą doświadczeń i naszym bogatymi zasobami, które mamy na całym świecie, bo jeżeli porównamy, w samym Asseco Poland w Polsce pracuje 3000 osób, ale jeżeli już patrzymy na Polskę, to jest 5000 osób, a na całą grupę to jest 33 tysiące osoby, także to jest dosyć sporo. 90% naszego biznesu robimy za granicą. Troszeczkę też, gdybyśmy się popatrzyli na to, jak nas odróżnić od takich firm globalnych jak Microsoft, Oracle, to my jesteśmy firmą, która działa bardzo jesteśmy związani z rynkami lokalnymi, czyli staramy się działać, czyli być firmą globalną, ale działać bardzo lokalnie. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy zamierzacie Państwo sprzedać Formula Systems? No dzisiaj nie ma takiej decyzji i wydaje się, że będziemy mieć tutaj spójne podejście, takie, o którym informujemy szeroki rynek, to znaczy my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji i widzimy sens w jej kontynuacji. W związku z tym odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Rozumiem. Kolejne pytanie. Co firma robi, aby zwiększać backlog? Realizuje sprzedaż. Myślę, że to samo, co wszystkie firmy. To znaczy bardzo staramy się dokonywać upsellu do naszych obecnych klientów, czyli wyszukiwać nowe tematy, które na bazie tego, co mamy dostarczone do naszych obecnych klientów, możemy dosprzedać. Tutaj pomaga nam dynamiczne otoczenie regulacyjne, ale też zmiany technologiczne i staramy się bardzo słuchać potrzeb naszych klientów i te potrzeby realizować właśnie dosprzedając dodatkowy software bądź usługi wokół tego naszego software'u.
No i dzięki temu budujemy po prostu dalszą sprzedaż. I to jest a propos sprzedaży do obecnych klientów, natomiast staramy się też oczywiście budować backlog poprzez zdobywanie nowych klientów. Tutaj w zależności od sektora to ten temat wygląda różnie, bo są takie sektory, gdzie trzeba pamiętać, że na przykład w Polsce gro klientów z danego sektora to już są nasi klienci, w związku z tym na przykład próbujemy wyjść z naszymi produktami za granicę, no bądź też po prostu zdobywać nowych klientów poprzez taki standardowy proces sprzedażowy. To, o czym Artur wspomniał, co jest naszą ogromną przewagą konkurencyjną, to jest ta znajomość lokalnych potrzeb, lokalnych rynków i to, że długoterminowo zostają z nami partnerzy w spółkach, które nabywamy i dzięki temu znajomość tego lokalnego rynku i dostęp do tych lokalnych klientów światowo wydaje się mamy lepszy, stąd od wielu lat z sukcesem ten backlog jest budowany i potem się objawia w naszych przychodach i wynikach. Może jeszcze dodam do tego, że dla tych inwestorów, którzy obserwują nas od wielu lat, czyli od kiedy KOMP Rzeszów wszedł na giełdę i staliśmy się Asseco, my urośliśmy już ponad 150 razy, i ten wzrost był realizowany poprzez to, że ciągle rozbudowujemy bazę naszych klientów, czyli zdobywamy nowych klientów, poprzez akwizycję, czyli wchodzimy na nowe rynki i pozyskujemy też nowych klientów na nowych rynkach. Także dla nas oczywiście rozwój, bo sam backlog to jest oczywiście realizacja już kontraktów sprzedaży, to co widać w jakichś tam planach naszych wyników na kolejne okresy. Ale dla nas najważniejsze jest cały czas rozwój, cały czas szukanie nowych klientów, szukanie nowych rynków, nowych obszarów, w których możemy dostarczać nasze rozwiązania i to jest taki podstawa naszego biznesu, czyli cały czas patrzymy się na nasz rozwój, na zdobywanie kolejnych produktów i dostarczanie tych usług dla naszych klientów. A jak zwrócimy uwagę na to, że dzisiaj informatyka staje się podstawą funkcjonowania każdego biznesu i w ogóle życia, to digitalizacja napędza ten rozwój i zdobywamy coraz więcej klientów, a część z tych klientów, które zdobyliśmy kiedyś, są z nami od samego początku do dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że mija już połowa 2023 roku, to czy patrząc na poprzednie miesiące są Państwo w stanie powiedzieć, jaki generalnie będzie cały rok, które obszary biznesowe radzą sobie obecnie najlepiej? My jesteśmy firmą, która bardzo transparentnie... Pani Karolino, poproszę. Jesteśmy firmą, która bardzo transparentnie się stara komunikować z rynkiem, w związku z czym mimo tego, że nie dajemy informacji i prognoz na rynek, myślę, że my też rynku naszymi wynikami nie zaskakujemy. Opublikowaliśmy wyniki POQ1 i w materiałach prasowych, w naszych komentarzach pojawiła się taka informacja o tym, że to Q1 w jakimś sensie pewnie jest reprezentatywne dla całego roku, dla tego co obserwujemy i podlega ten rok 2023 bardzo podobnym trendom jak rok poprzedni i te miejsca, które były mocno wzrostowe w roku 2022, gdzieś tam też są koniami pociągowymi w tym roku, plus dołączają te biznesy, które miały też przejściowo, powiedzmy, okres stabilniejszy, bo to trzeba sobie powiedzieć, że nasza grupa przez to, że jest bardzo mocno zdywersyfikowana i sektorowo, i geograficznie, to charakteryzuje się dość dużą stabilnością, jeśli chodzi o to, co my pokazujemy fundamentalnie w naszych liczbach, jakie zwroty generujemy dla naszych inwestorów. Tu przy okazji zadam pytanie tak może nie chronologicznie po kolei, ale akurat związane z tym, co Pani wspominała, czyli wynikami. Że pytanie dotyczy właśnie tego, że po pierwszym kwartale widzimy niższą rentowność operacyjną, 9,2% rok do roku względem 9,6%. Jak należy patrzeć na rentowność w całym 2023 roku? Dokładnie tak jak powiedziałam, to znaczy trzeba pamiętać, że te nasze liczby podlegają też takim, powiedziałabym, globalnym trendom. I teraz
duża część przychodów naszej grupy, tak jak wspomniał Artur, w okolicach 90% to są przychody generowane w różnych walutach. I przeliczenie tych przychodów na polską złotówkę daje różne efekty. W 2022 roku te efekty były istotnie dodatnie. Tutaj głównie na parze walut szekel-dolar akurat w tym roku mieliśmy gorsze efekty tego przeliczenia i myślę, że podobnie będzie w całym 2023 roku, to znaczy, że istotny dodatni wpływ różnic kursowych w poprzednim roku już nie będzie miał miejsca w tym roku. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że informowaliśmy rynek o tym, że udaje nam się właśnie budować stabilny backlog. Jesteśmy beneficjentem tych potrzeb digitalizacyjnych u naszych klientów, natomiast wszyscy wiedzą o tym, że trudny mamy rynek pracownika i on był trudny w roku 2022. Powiedziałabym, że obserwujemy pewne trendy, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć na przyszłość, natomiast jak oglądamy rzeczywiście tę rentowność, to trzeba sobie powiedzieć, że myśmy bardzo chcieli zaadresować presję wynagrodzeniową we wszystkich naszych kluczowych biznesach i tego efekty widzieliśmy w 2022 roku. I teraz jak porównujemy liczby kwartał do kwartału, to my będziemy mieć taki naturalny efekt tych cykli podwyżkowych, które miały miejsce w 2022 roku, które wolniej były tłumaczone na wzrost przychodów, stąd ta presja na rentowność. Teraz pytanie do pana Artura odnośnie tego, co zresztą pan sam wspominał, że gro przychodów spółki jednak pochodzi z zagranicy. Macie w grupie ponad 300 spółek ulokowanych w 60 krajach. Jak wygląda zarządzanie tak ogromną grupą? Mówicie, że działacie w modelu federacyjnym. O co dokładnie chodzi w tym modelu? To jest różnica, którą my wdrożyliśmy od samego początku, czyli nasz founder, założyciel grupy Adam Góral, tworząc Asseco, szukał takiego rozwiązania, które będzie nas odróżniało od korporacji. Korporacja przede wszystkim się cechuje tym, że jest jedno miejsce tworzenia produktów i dystrybucji w różnych innych miejscach, w szczególności w innych krajach. My zbudowaliśmy i żeby grupę dobrze zarządzać, zbudowaliśmy to na takim modelu, który polega na tym, że władzami i zarządzającymi osobami, które są w danych krajach, są osoby, które najczęściej były albo założycielami tych firm, albo menadżerami w tych firmach, a my ich wspieramy poprzez kontrolę i pomoc w ramach rady nadzorczej lub czasami jakichś tam ciał, które pomagają w jakichś tam projektach i na przykład synergii realizacji projektów. Natomiast nie robimy czegoś takiego, żeby zmieniać te zarządy, wchodzić do tych spółek i nimi zarządzać poprzez ekspatów, których wysyłamy z Polski za granicę, tylko to robimy we współpracy z osobami, które były w firmach, które przejmujemy. I to się bardzo nam sprawdza przez te wszystkie transakcje, które zrobiliśmy. Widać, że to jest model, który w takiej skali i na takim rynku jest modelem bardzo optymalnym i dlatego też te zarządzanie taką całą grupą jest możliwe. Oczywiście my konsolidujemy wyniki, jesteśmy w stałym kontakcie, mamy wspólne spotkania, mamy spotkania też rady grupy, która rozmawia i decyduje na temat jej rozwoju i przyszłości. Ale właśnie to jest, odbywa się wszystko w tym naszym modelu federacyjnym, który uważamy jest za optymalny, jeżeli chodzi o rozwój firm podobnych do nas. Pani Karolino, czy wdrażacie sztuczną inteligencję w swoich rozwiązaniach? Jest to temat bardzo modny ostatnimi czasy. I czy uważacie, że w dłuższym okresie AI może wpłynąć na zmniejszenie kosztów? Rzeczywiście modny temat, dostajemy dużo takich pytań. Faktycznie
na AI można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, jako dostawca oprogramowania możemy AI stosować, implementować w naszych produktach i to się dzieje już od jakiegoś czasu. Tam, gdzie mamy rzeczywiście produkty sprzedawane w większym wolumenie, czyli tam, gdzie ten software jest takim softwarem półkowym, to powiedziałabym, że już od dobrych paru lat trwa taki proces rozpoznawania tematu AI i implementacji różnych narzędzi AI-owych w tych naszych rozwiązaniach. Z drugiej strony faktycznie dużo się mówi o tym, że AI zastąpi ileś zawodów. I pewnie odpowiedź na Pana pytanie, jeśli chodzi o tą perspektywę obniżenia kosztów, jest, to zależy, jak rozumiemy, długi okres, bo wydaje się, że jest to nieuniknione, natomiast my już od jakiegoś czasu staraliśmy się szukać efektywności w produkcji oprogramowania, czy to automatyzując na przykład fazę testów, czy gdzieś tam w procesie produkcji, developmentu, oprogramowania korzystać z różnych tego typu narzędzi. Natomiast nie jest to masowa skala, tu trzeba być szczególnie ostrożnym. Trzeba pamiętać o tym, że w wielu miejscach Asseco Poland dostarcza takie rozwiązania, które muszą być szalenie stabilne, bo to są rozwiązania, które mają bardzo dużo odbiorców końcowych, w tym systemy produkowane dla państwa, gdzie kluczowe jest, żeby to był system stabilny i żeby prawidłowo pewne rzeczy rozliczać, na przykład waloryzować emerytury, co oznacza, że my musimy być szalenie pewni jakości tego, co dostarczamy. Myślę, że tu jeszcze jakiś czas ten AI będzie wchodził i to nie będzie krótka perspektywa. Mam teraz pytanie odnośnie właśnie też rozwijania tych usług oraz produktów. Jakie właśnie te produkty i usługi planujecie Państwo rozwijać? No to może jest temat trochę w ogóle długi i możemy całe jedno spotkanie poświęcić, dlatego że patrząc się na całą naszą ofertę produktową, czyli dla wszystkich sektorów, możemy powiedzieć, że my rozwijamy wszystkie nasze produkty. Wręcz jest mało takich produktów, które byśmy nie rozwijali, no bo jeżeli popatrzymy się, że jesteśmy dostawcą rozwiązań dla sektora bankowego, dla rynku finansowego, dla rynku kapitałowego, dla zdrowia, dla energetyki, to wszystkie te produkty rozwijamy i rozwijamy nie tylko te core'owe produkty, które stanowią centrum i serce działania firmy, jak na przykład core banking czy system billingowy, ale również rozwijamy takie produkty dodatkowe, które dzisiaj są związane na przykład, nie wiem, z kanałami dostępu czy właśnie produktami, które zwiększają, nie wiem, informacje na temat klientów, czyli są związane czy z CRM-ami, czy w ogóle z zarządzaniem informacją o kliencie. W związku z tym my rozwijamy wszystkie produkty. Natomiast mogę powiedzieć tak, bo tu Karolina wspominała o sztucznej inteligencji i o tym, że rozwijamy te produkty. My jesteśmy we wszystkich obszarach, które są związane ze wszystkimi trendami w informatyce. I to, co możemy powiedzieć, że dzisiaj jest taką rzeczą, bo sztuczna inteligencja już u nas jest i już pracujemy nad przyszłymi zastosowaniami tej sztucznej inteligencji, ale na przykład teraz bardzo dużo projektów się dzieje na pograniczu związanych ze zmianą podejścia do niektórych produktów, na przykład do uchmurowienia tych produktów. Niektóre produkty oczywiście będą dalej wykorzystywane on-site u klientów, ale część nowych produktów rozwijamy tak, żeby one były dostępne poprzez chmurę i to jest też taka zmiana, która polega na tym, że no jesteśmy w ogóle firmą innowacyjną, w związku z tym dla nas rozwój produktu to jest podstawa naszego biznesu. To nie jest tak, że my mamy jeden produkt i się nim zajmujemy przez 20 lat nie zmieniając go, ale cały czas musimy dostosowywać do nowych trendów, do nowych technologii, do zmian na rynku informatycznym, który, jak wiemy, jest dynamiczny i cały czas wymaga nowych pomysłów, nowych inwestycji i dlatego to jest związane z tym, co Państwo zawsze widzą u nas, jeżeli chodzi o inwestycje w R&D.
No tak, jeżeli chodzi o tę dynamikę właśnie związaną z tym światem IT, czy też tej technologii, to proszę powiedzieć, czy zaobserwowali Państwo to, że presja właśnie na płace w IT jest mniejsza niż w poprzednich kwartałach? Bo ostatnio dużo się mówi o zwolnieniach w tym sektorze i jak u Państwa wygląda ta sytuacja? Ja myślę, że tym musimy być mocno precyzyjni, jak patrzymy globalnie na ten rynek pracownika. I rzeczywiście dużo się mówi o zwolnieniach, natomiast głównie mówi się o zwolnieniach w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że tutaj należy mieć na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze, pieniądz na rynku zrobił się drogi i widać, że tam, gdzie mieliśmy do czynienia z wieloma startupami, które płaciły, powiedziałbym, dowolne pieniądze, zatrudniając informatyków, to gdzieś tam obserwujemy zastopowanie tego trendu, ale tu mówimy o świecie zachodu. Natomiast jak patrzymy globalnie na ten rynek, to cały czas obserwujemy takie zjawisko, że te zachodnie firmy poszukują pracowników w tych regionach, w których my działamy. To jest Europa Centralna, to jest Polska, to jest Portugalia ciągle jeszcze i Bałkany na przykład. Oczywiście też Azja i nasze spółki z grupy też to robią, więc to należy mieć na uwadze, patrząc na te ruchy globalnych firm. Trzeba też mieć gdzieś z tyłu głowy, że najczęściej te zwolnienia dotyczą właśnie działów, które zajmowały się taką działalnością innowacyjną, niekluczową i taką działalność pewnie najłatwiej jest też odciąć. My natomiast w Asseco Poland zupełnie nie rozważamy na dzisiaj jakichkolwiek zwolnień, czy w ogóle w całej grupie Asseco, ze względu na to, że ciągle potrzebujemy naszych ludzi, żeby dostarczyć te projekty, które mamy, czy to już zakontraktowane, czy one są backlogiem, czy żeby te nowe projekty zdobywać. Natomiast rzeczywiście widzimy pewną stabilizację, nazwałabym to, nawet na tych naszych tutaj lokalnych rynkach pracy. Właśnie to jest związane z taką mniejszą presją i rzeczywiście raczej na poziomie psychologicznym to zjawisko obserwujemy, niż tak jak powiedziałam, na razie będzie to widać u nas w liczbach. I myślę, że tak to należy skomentować. My to, co się udało zrobić w Q3, Q4 ubiegłego roku, to na pewno jest skrócenie pewnego cyklu rekrutacji. I tak jak w początkiem roku 2022, czy rok 2021 był dla nas dość dużym wyzwaniem z pozyskaniem ludzi w tych procesach rekrutacji, tak właśnie chociażby ta mniejsza presja i większa stabilność tego rynku pracy końcówką roku 2022 i w roku 2023 objawiła się tym, że właśnie udało nam się pozyskać tych ludzi, na których nam zależało, których poszukiwaliśmy długie miesiące i ten cykl rekrutacyjny się skrócił. I to jest dobra dla nas wiadomość i ci ludzie z nami zostają, bo tak jak powiedziałam, projektów mamy na tyle, żeby zapewnić tym ludziom pracę. Panie Arturze, jaki jest cel planowanego skupu akcji, do którego upoważniony został zarząd na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Cel, znaczy przede wszystkim my informowaliśmy o wszystkich założeniach dotyczących celu, ale przede wszystkim kiedy taki pomysł przedstawiliśmy dla naszych akcjonariuszy, to powiedzieliśmy, że jest to zabezpieczenie na sytuację, która mogłaby nastąpić na rynku, czyli podaż akcji, która by się wydarzyła w momencie dla rynku słabszym, w związku z tym mogłaby spowodować topnięcie naszych akcji. I dlatego to mieliśmy taki plan, żeby po prostu temu przeciwdziałać. Mieliśmy w przeszłości podobne sytuacje związane czy z pandemią, czy nawet z wybuchem wojny, że akcje różnie reagowały, ale dodatkowo jak się pojawiły informacje, że
może być dodatkowa podaż akcji związana ze sprzedażą przez naszych akcjonariuszy, niezwiązana zupełnie z sytuacją firmy, no to postanowiliśmy, żeby być na taką sytuację przygotowani. Nie zamierzamy kupować tych akcji w celu ich umorzenia. Chcielibyśmy zabezpieczyć te akcje do tego, żeby później odsprzedać dla inwestorów, którzy będą chcieli być z firmą i uczestniczyć w jej dalszym rozwoju. Pani Karolino, rozmawialiśmy kilka minut wcześniej na temat sztucznej inteligencji oraz właśnie wdrażania w sztuczną inteligencję w produktach Asseco Poland. I też kolejne pytanie tutaj zadane na czacie dotyczy właśnie jakby implementacji czatu GPT do narzędzi programowania. Tu jakby nie wiem do końca, czy akurat dobrze zostało sprecyzowane pytanie, natomiast ja, bo pytanie brzmi, czy są plany zaimplementowania czatu GPT do narzędzi programowania i nie wiem, czy to zostało dobrze sformułowane, więc ja zapytam po prostu, czy chcą Państwo, czy myślą Państwo na tym, żeby właśnie do swoich rozwiązań wprowadzić właśnie taką możliwość jakby tych przetwarzania języka naturalnego po to, żeby jakby klient końcowy właśnie miał też więcej możliwości. Artur się wyrywa, żeby odpowiedzieć dobrze, na to pytanie. Dobrze, to oddaję głos panu Arturowi oczywiście. Wyrywam się bardzo, bo lubię chat GPT i z nim eksperymentuję i się nim bawię. Oczywiście cieszę się, że są takie pytania dotyczące programowania, bo często z kolegami robimy takie doświadczenia dotyczące, żeby chat GPT napisał jakiś prosty program. Jesteśmy czasami zaskoczeni, jak fajnie on to pisze, ale gdy patrzymy się na to, jakby napisał to profesjonalny programista, to wtedy się okazuje, że ten kod by był bardziej optymalny i to jest to, co jest potrzebne. Natomiast dzisiaj mogę tak trochę w żarcie powiedzieć, że niech ktoś spróbuje, a propos rozmawiamy teraz firmy Asseco, to niech spróbuje na przykład wpisać kilka razy te same zapytanie dotyczące na przykład zarządu Asseco. Zobaczy, jakie będzie miało odpowiedzi. Ja eksperymentowałem z różnymi rzeczami i wtedy zobaczy, czy chciałby powierzyć swój los albo swoje oprogramowanie dla czatu GPT. Oczywiście to są świetne narzędzia i to jest przyszłość, ale dzisiaj to jeszcze jest na razie, że tak powiem, w fazie testów i możemy rozmawiać na temat tego, że to będzie w przyszłości zastosowane, ale na razie nie daje ani takiej jakości, ani takiej gwarancji, że to, co by było napisane w czacie, byłoby super profesjonalne, a przede wszystkim bezpieczne dla naszych klientów. W związku z tym liczymy na to, że w przyszłości tak, na razie jeszcze nie. No też ja jeżeli... Może jeszcze dodała coś. A propos rzeczywiście tego, że my przez naszych inwestorów aktualnie jesteśmy odpytywani na ten temat, a pamiętam 2-3 lata temu z kolei co chwilę pojawiały się pytania o zastosowanie blockchaina. Pamiętajmy o tym, że Asseco Poland to jest spółka i grupa Asseco, to są spółki, to jest grupa spółek szalenie innowacyjnych, ale też szalenie odpowiedzialnych. I my rzeczywiście te wszystkie nowe trendy obserwujemy, jesteśmy zaznajomieni z tymi nowymi narzędziami, natomiast to, co leży nam przede wszystkim na uwadze, to ta odpowiedzialność i kwestia tego, że my nie możemy zawieść naszych klientów, bo to są czasami kluczowi klienci dla wielu sektorów poszczególnych państw, w tym na przykład Polski. W związku z tym, jak Artur zadaje pytanie o to, czy powierzyliby Państwo chatowi GPT swój software, to ja zadam pytanie, czy swoje konto w banku, albo właśnie swoją emeryturę. No dzisiaj chyba to nie jest ten moment. No tym bardziej pamiętajmy, że czat GPT też zupełnie inaczej działa w wersji płatnej, inaczej w bezpłatnej. Sam osobiście też lubię się tym narzędziem bawić, że użyję takiego określenia i też chyba jedną z rzeczy, która mnie ostatnio najbardziej rozbawiła, to jak wpisywałem w wersji płatnej, jaki jest rekord przejścia suchą stopą przez kanał La Manche. I wersja płatna odpowiedziała, że jeżeli dobrze zrozumiało pytanie, to jest jakby niewykonalne.
Natomiast wersja bezpłatna automatycznie zaczęła halucynować i podała jakiś tam wynik związany właśnie z przejściem suchą stopą, co po prostu pokazuje, że są takie elementy, w których faktycznie powierzenie kwestii czy to bezpieczeństwa, czy też finansów AI, które mogłoby być skłonne do halucynacji, no byłoby co najmniej wątpliwe. A wracając do pytań naszych widzów, kolejne pytanie dotyczy tego, kto jest głównym konkurentem Asseco? Myślę, że to zależy od głównym tego, na jaki sektor spojrzymy. Tak, to może pani Karolina zacznie, potem pan Artur dopowie. Dobra, to ja tylko szybko generalnie, to zależy od tego, kto, na jaki sektor spojrzymy. Trzeba na nas patrzeć nie tylko geograficznie, ale właśnie sektorowo. My się dzisiaj pokazujemy naszym inwestorom po to, żeby jakoś zagregować te dane, dzieląc się na sektor bankowości, finansów, ubezpieczeń, oprogramowania dla zdrowia, sektor utilities, sektor telco. Szeroko pojęty public, w związku z czym tutaj trzeba patrzeć rzeczywiście sektorowo i myślę, że w szczegółach może o tym opowiedzieć Artur. Tak, jeżeli popatrzymy się na globalnych graczy, to my konkurujemy z takimi firmami, które dostarczają rozwiązania dla tych sektorów, czyli jest to i SAP, i Oracle, Microsoft. To są też firmy, które są dla nas czasami partnerami, ale jeżeli mówimy o dostarczaniu rozwiązań takich dla firm, to są na pewno nasi konkurenci. To są wszystkie firmy, które produkują oprogramowanie, my to nazywamy oprogramowanie wertykalne, czyli to jest oprogramowanie dla poszczególnych sektorów. Jeżeli patrzymy się na rynek polski, jest to troszeczkę już inaczej, bo na rynku polskim konkurujemy też z tymi lokalnymi oddziałami globalnych graczy, ale również z takimi firmami, które dostarczają rozwiązania dla polskich firm. I to też w każdym segmencie to są inne firmy, to są firmy, które możemy porównywać, na przykład nie wiem, w segmencie ERP będą to zupełnie inne firmy, a na przykład w segmencie bankowym będą to bardziej gracze globalni. Takim konkurentem, który często jest wymieniany jako nasz konkurent w Polsce, oczywiście ze względu na jakieś podobieństwa funkcjonowania i firma, która jest notowana na giełdzie, to jest oczywiście wymieniany Komarch i było również Signity, ale tych firm, które działają w poszczególnych rynkach, jest znacznie więcej, także tutaj gdybyśmy chcieli zrobić listę konkurencyjną, to będą tak różne firmy dla każdego poszczególnego sektora. Grupa Asseco rozwija się w dużej mierze poprzez przejęcia. Czy macie na radarze jakieś inwestycje w zakresie M&A? Tak, cały czas oglądamy spółki w różnych sektorach i dzisiaj na tym rynku M&A-owym zrobiło się trochę więcej przestrzeni. My przeglądamy kilkaset spółek rocznie w różnych geografiach, także w Polsce i myślę, że tutaj należy powiedzieć, że w tej działalności nie ustaniemy. No nie jest tajemnicą, że najbardziej aktywna akwizycyjnie jest Formula Systems. Oni dokonują w okolicach 15 akwizycji rocznie. Przez to, że pieniądz zrobił się droższa, część akwizycji finansuje Formula z długu, to myślę, że może się tak zdarzyć, że tych akwizycji w tym roku będzie troszkę mniej, natomiast to na pewno będzie dalej imponująca liczba. Jeśli chodzi o grupę Asseco South Eastern Europe, to oni też byli przez ostatnie dwa lata dość aktywni akwizycyjnie, oni nadal też poszukują spółek, które pasowałyby do ich biznesów. I my tutaj z poziomu Asseco Poland też oglądamy zarówno spółki w Polsce, jak i za granicą i o jakichś tematach rozmawiamy dzisiaj również. Nie są to jeszcze takie projekty, o których chcielibyśmy informować, natomiast cały czas ten proces trwa i myślę, że w tym roku kilka akwizycji w naszej grupie to można uznać za pewnik.
Panie Arturze, wspominał Pan mniej więcej 2 minuty temu odnośnie właśnie SaaS-u, też rozwijania, też porównywał Pan Asseco właśnie z konkurentami. Proszę powiedzieć, jaka część przychodów właśnie pochodzi z subskrypcji czy SaaS? Jakie są Wasze ambicje w tym zakresie? My nie mierzymy tego w tej chwili tak. Przede wszystkim ponieważ od wielu lat działamy zupełnie w innym modelu, w związku z tym nie mierzymy i dla nas nie jest głównym celem, żeby mierzyć, ile naszych produktów jest dostarczanych w formie subskrypcji. Gdybyśmy popatrzyli się na poszczególne produkty, poszczególne rynki, to będzie to się bardzo różniło, czyli to będzie zupełnie inaczej na przykład w systemach ERP, a zupełnie inaczej w tych systemach, które są dostarczane dla banków czy dla instytucji publicznych, bo tam jeszcze nie jest to w ogóle tak popularne. Natomiast my się też nie patrzymy na to, żeby być firmą SaaS-ową. Znaczy to na pewno oprogramowanie będzie się bardzo mocno zmieniało i ono będzie wchodziło w chmurę i część oprogramowania, w szczególności część modułów albo część funkcjonalności będzie dostępnych, ale będą też takie sektory, gdzie to się nie zmieni i nie będzie przejścia zupełnie na ten nowy model. Dla nas też jest bardzo ważne, że my nie tylko rozwijamy nasze produkty, przechodząc z tej ich instalacji takich on-site'owych na rozwiązania SaaS-owe, również rozwijając nasze w ogóle pomysł na chmurę, czyli naszą firmę, która powstała 2 lata temu, to jest Asseco Cloud i to jest model, który nam się bardzo sprawdził i chcemy właśnie dostarczając klientom nie tylko dostarczać im rozwiązań, które wdrażamy u nich na miejscu, ale również świadczyć im usługi, które świadczymy z naszego cloudu, czyli takiego cloudu, który dostarcza Asseco Cloud, ale również z cloudów publicznych naszych partnerów, czyli tych firm, które są globalnymi dostawcami takich rozwiązań. A jeśli właśnie chodzi o kwestię Asseco Cloud, to czy planują Państwo zakładać podobne firmy w innych regionach niż Polska? Tak mówię o podobnych, czyli chmurowych. I tu od razu odpowiem, bo dzisiaj miałem rozmowę na ten temat i będę na pewno zapraszał wkrótce do anonsmentu, który chcemy zrobić dotyczący kolejnego kroku w rozwoju takiej firmy. Będzie ona funkcjonowała w związku z tym, że jest to zaplanowane już tuż, w związku z tym na razie jeszcze się powstrzymam, żeby dać szansę, tak powiem, ogłosić to i trochę więcej informacji przy okazji tego powiedzieć, ale tak, chcemy ten model zastosować w naszych innych regionach i to jest dla nas docelowo też takie rozwiązanie, które chcemy w ten sposób zbudować naszą ofertę na rynek, na szybko rosnący rynek oprogramowania w chmurze i w ogóle usług związanych z chmurą. Pani Karolino, czy w związku z popandemiczną rzeczywistością i pracą zdalną, tudzież hybrydową, zamierzacie jakoś optymalizować powierzchnie biurowe, na przykład rezygnacja z najmu? Jak dużo Waszych pracowników pracuje zdalnie? To się różni też w różnych geografiach, natomiast trzeba powiedzieć, że rzeczywiście dzisiaj sytuacja jest taka, że większość ludzi w jakimś sensie pracuje albo w hybrydzie, albo pracuje zdalnie. Czyli znacząca mniejszość przychodzi dzień w dzień do biura, w związku z czym już od jakiegoś czasu jesteśmy na takim etapie implementacji i doskonalenia modelu pracy hybrydowej, ponieważ tutaj no nie ma co ukrywać, dużym wyzwaniem jest utrzymanie pracowników, budowanie fajnej relacji z firmą, dla której pracują i w tym sektorze IT to jest szczególne wyzwanie. W związku z tym my się skupiamy na tym, że ta praca hybrydowa, ona z nami zostanie i tutaj nie ma co się obrażać na tę rzeczywistość, trzeba nią umieć zarządzić i to jest nasz główny cel. Natomiast jak Pan pyta o powierzchnie biurowe, to faktycznie dość mocno pracujemy nad tym, żeby maksymalnie dobrze zabezpieczyć komfortowe warunki pracy dla tych ludzi, którzy do biur przychodzić chcą, bo nie ukrywam, że mamy takie inicjatywy, żeby na określone zdarzenia
pracowników do biur ściągać właśnie po to, żeby budować kreatywność, żeby budować więź z zespołami, więc na to potrzebujemy miejsca i w tym sensie jest to dla nas priorytetowy cel, to znaczy utrzymanie pracowników, danie im pewnego komfortu, natomiast oczywiście w drugim wymiarze zastanawiamy się nad tymi kosztami i staramy się te powierzchnie biurowe optymalizować, przesuwając gdzieś tam ludzi, próbując podnająć, czy to we własnych budynkach przestrzeń, czy optymalizować tę przestrzeń, która jest wynajmowana. Natomiast nie jest to nasz kluczowy cel, tak bym dzisiaj powiedziała, czyli oszczędność tak, ale nie kosztem ludzi, nie kosztem ich komfortu. To jeszcze na sam koniec zapytam o plany Asseco na najbliższe miesiące. Panie Arturze? Plany, oj, tych planów mamy dosyć dużo i to w różnych obszarach i to, co oczywiście dla nas będzie najistotniejsze, to jest sprostać wyzwaniom dalszej digitalizacji, czyli tym wszystkim wdrożeniom, które mamy w naszym backlogu, bo dla rynku oczywiście jest ważne to, że mamy backlog, natomiast jak patrzymy się na naszych kolegów w pionach i w spółkach, to najważniejsze jest dowieść te wdrożenia. Pracujemy nad wieloma nowymi produktami, nowymi inwestycjami i chcemy oczywiście, żeby te projekty dowieść i zbudować nowe rozwiązania i później je promować na rynku. Oczywiście bardzo dużo działań związanych ze sprzedażą, no bo cały czas, żeby patrzeć się na przyszłość, trzeba już w tej chwili sprzedawać i robić prezentacje i szukać kolejnych klientów, czy docierać do naszych klientów dotychczasowych i oferować im nowe produkty. No, też oczywiście ważne jest, zawsze patrzymy się na naszą firmę w trzech różnych obszarach, czyli jeden obszar to jest klienci, to jest dla nas najważniejsze, czyli produkty, sprzedaż, wdrożenia, ale pamiętajmy również, że na samym końcu robią to nasi pracownicy, nasi ludzie, czyli pracujemy też nad rozwojem, czyli szkolenia, rozwój pracowników i to jest cały program, który jest realizowany przez nasze działy HR-u nie tylko w spółce matce, ale w wielu naszych spółkach zależnych. No i oczywiście na samym końcu dla nas też są ważni bardzo inwestorzy i pracujemy nad tym, żeby w przyszłych latach dostarczać wyniki, bo od wyników zależy kurs naszych akcji i też zadowolenie naszych inwestorów z tej inwestycji. A nasz prezes i również udziałowiec firmy zawsze mówi, że chciałby się dzielić z inwestorami sukcesem firmy i dlatego od samego początku naszego istnienia na giełdzie dzielimy się z naszymi klientami dywidendą. Pani Karolino, a Pani widzi może jakieś obszary, które będą stanowiły wyzwanie, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące? Myślę, że czas sobie powiedzieć, że oczywiście wyzwaniami jest dzisiaj otoczenie makroekonomiczne. Po pierwsze jego wolatylność, po drugie środowisko inflacyjne i po trzecie drogi pieniądz. W związku z tym, patrząc tak z mojej perspektywy jako finansowego, to są trzy takie wyzwania, które powiedziałabym właściwie każdego biznesu i w tym kraju i na świecie dotyczą i tutaj nie, jakby niczym się nie odróżniamy w sensie wyzwań, natomiast w sensie adresowania tych wyzwań już tak, ponieważ tak jak powiedziałam, jesteśmy bardzo stabilną firmą, która jest szalenie zdywersyfikowana i to myślę jest odpowiedź na to, w jakich dzisiaj czasach przyszło nam prowadzić biznes. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję oczywiście wszystkim też widzom, którzy oglądali nasz czat, aktywnie zadawali w nim pytania. No i przypomnę, że był to czat inwestorski Asseco Poland, a moimi gośćmi była pani Karolina Żońca-Bajorek, CFO oraz pan Artur Wiza, wiceprezes zarządu Asseco Poland. Było nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo.